It's time for change. Nadszedł czas zmiany, przejścia do prawdziwego działania wszechświata. I nadszedł czas, aby zrozumieć, że używamy stanu materii, by osiągnąć poziom zrozumienia duszy człowieka. Teraz rozumiesz, być może, dlaczego Kreator wysłał swoich posłańców w imię tego, co miałeś. To oni przynoszą uszy, aby można było ich użyć, gdy nadejdzie czas Mesjasza. Mogę nauczyć duszę i przesłanie. Nie by się przeciwstawiać, ale poprzez ich zrozumienie, przez tych, którzy stali się Mesjaszami, aby dawać ze swoich dusz, aby ich elewować. Zadanie stało się łatwe. Szkoła jest tutaj i uczniowie są tutaj w oddaniu. Wtedy nie będzie żadnej walki między tym, co nazywają muzułmanami a chrześcijanami. Baranek i lew będą jeść i spać w tym samym gnieździe. Chrześcijanie i muzułmanie będą spać i modlić się w meczecie, w tym samym kościele, w imię ich dusz, nie w imię religii, które są używane do tworzenia tak wielu konfliktów. Dla korzyści tych, którzy byli hiperaktywnymi dziećmi. Nadszedł czas, czas zmian jest tutaj. I jak powiedziałem, moje życzenie jest moim rozkazem. Jeśli pragniesz ujrzeć pokój, droga pokoju jest wyłożona bardzo wyraźnie. To dusza świadomości zbiorowej. Poprzez dawanie stworzy tą pozycję zmiany. Nic innego. W duszy człowieka nie ma długopisu. Jestem pewien, że po wejściu do społeczności uniwersalnej nigdy nie zobaczysz niczego zapisanego, ale równowagę pól duszy egzystencji. Staraj się być na tyle pokornym, aby nie stać się aroganckim w mocy, którą zrozumiałeś i posiadłeś. Inaczej wpadniesz w tą samą ścieżkę kościoła i meczetu. To jest to, co obiecaliśmy i to właśnie dostarczyliśmy. Musimy zrozumieć działanie duszy i musimy zrozumieć, że dusza człowieka jest gwiazdą w kosmosie wszechświata. Jeśli porównamy duszę człowieka i tak wielu nas, 7 miliardów w jednym zbiorze, Ziemia jest jak galaktyka z tak wieloma gwiazdami. Kiedy patrzymy w głąb wszechświata, widzimy galaktyki z setkami milionów gwiazd. Podobnie jest z planetą Ziemią. Niesie 7 miliardów pięknych gwiazd, które są duszą człowieka. Niesie z sobą duszę tak wielu trylionów zwierząt, roślin i wszystkiego innego. Jeśli więc patrzą ci, którzy nie widzą fizyczności Ziemi i jej zawartości, co widzą? Widzą galaktykę z wielką ilością pięknych, świecących świateł. Każda według swojej siły. Każda zgodnie ze swoją pozycją. Niemowlę ma piękną duszę, podobnie jak staruszek. Dla tych niefizycznych, którzy nie widzą fizycznego wymiaru tej planety, ale widzą siłę pola, jesteśmy gromadami gwiazd. Ludzka rasa, każda pojedyncza dusza, nikt z daleka nie widzi. To jest dusza rybaka, to jest dusza kosmologa, to jest dusza prezydenta.
Wszystkie świecą bez względu na fizyczność. To jest magia. Oto co nowa nauka musi przynieść człowiekowi. Kiedy patrzymy przez naszą duszę, widzimy tylko gwiazdy w innych duszach. I to jest przełom, to jest zrozumienie. Na tym właśnie polegają te wszystkie nauki. Dojście do dojrzałości następnego poziomu, aby zrozumieć daleki kosmos. Wszechświat jest ostrygą dla tych dusz, które służą. Wtedy człowiek jest gotowy do wejścia w kosmos. Wtedy człowiek jest gotowy, aby stać się częścią uniwersalnej społeczności, która została obiecana. Nigdy nie obiecywałem wam nieba. Zawsze obiecywałem wam elewację człowieka, aby przyłączył się do rodziny. A teraz macie klucz. To wy musicie otworzyć drzwi, aby zrozumieć, że mogę elewować duszę tych ludzi lub milionów innych dusz, że fizyczne życie na tej planecie zmieni się. Wtedy jestem godny bycia częścią społeczności uniwersalnej, by być, aby służyć, aby się rozwijać, by być tam, aby być częścią, że w cyklu życia wszechświata staje się w byciu częścią, staje się częścią totalności. Kiedy człowiek osiągnie ten punkt, pojawi się nowy wymiar w sile duszy człowieka, który jest poza wyobrażeniem zrozumienia życia fizycznego. To jest brama do otwarcia nowego życia w nowym wymiarze, co jest poza wyobrażeniem tego, co mogliście nazwać nowym początkiem, nowym cyklem, gdzie ten cykl niesie ze sobą źródło stworzenia życia we Wszechświecie i Unikosie. To jest elewacja duszy, aby służyć. Stała się kluczem. Nie tron życia fizycznego. Czas jest odpowiedni, nadszedł czas, aby człowiek przeszedł przez ten proces. Witamy wszystkich na 363 warsztatach poszukiwaczy wiedzy w języku polskim. Dzisiaj mamy niedzielę, 17 maj 2020 rok. I tematem jest kontynuacja 327 warsztatu poszukiwaczy wiedzy. Jest to tłumaczenie z języka angielskiego na język polski, a czasy przetłumaczone to od godziny 56 minut do 2 godzin 38 minut. I kolejny kawałek od 2 godzin 41 minut do 3 godzin 40 minut. Tutaj wstępnie miała być przerwa, ale Przemek dotłumaczył ten kawałek, tak więc tu nie będzie przerwy. Tak więc zaczynamy po tym wykładzie. Zapraszam do rozmów, zadawania pytań, na które postaramy się wspólnie odpowiedzieć. Tak więc zapraszam. Today I showed you how to feed your children to come. Last week I showed you how to feed yourself, not to become.
animals. And in so many ways, you have no choice. As I said, close it, use the teaching, or start governing. Or we close it for you. It's the responsibility of the knowledge seekers to make this to happen. And that's all we came here. One planet. One race. And one nation. You cannot be one nation if you accept there are different races. And as I said in the teaching on Tuesday, man is so short-sighted and so racist because he doesn't even understand he is the race mixed up. This planet is a closed house and its citizens live on it. Doesn't matter if you're a black African or the white in the north or the Chinese in the east. The air you breathe becomes the air the other one breathes in. The air rotates, and we have grown to what we are from breathing each other's exhaust. So in a way, there is no way you are a white man in Scandinavia or in the White House and you haven't breathed the air which has passed along of a young African and old Chinese. Your racism is short-sighted to your eyes and your brain. Think of one thing, and I said to a woman long time ago. You're sitting in a bus, and you don't like the black man next to you. You move to the other seat, but you forgot. You forgot one thing. You're breathing his breath. Without him, you don't exist. So you already have become black without you knowing. At the same time, the black man in the bus breathes from you, they'll become a white. Prejudices of race, color is so short-sighted. You have lived off each other for the time you took the first breath. And now, with the universal community, you take life from every ray, from every part of the universe. Clean up your mess in this house before you can go into space. Languages, colors, races and nationality has to become non-existence for mankind because otherwise you're carried into space and then become this people from there and that people from there and everything which man has an excuse to create conflict will expand beyond.
In a way, as I explained before, we kept you in this cooker till the pressure builds up so much that you start cooking. And Corona did the cooking. Let me explain to you what is going to happen. Your government will let you loose because they cannot pay for you to stay home and the computer figures does not add up to feed you. What's going to happen with the viruses? You walk and you catch as many. And gradually the numbers drops because more and more will surrender. Not many people will be there. But at this process, still will take its toll. This flu, this virus, is not seasonal. It's for a lifetime of man. Because it's the first time the virus has matter energy link. It will stay and become matter. That's why he got calcification. Mankind will go our way, or mankind will demise itself with all the animals on this planet and all plants. I was talking to Caroline this morning at a breakfast and she said, you know, an African president took a swab, gave it to a goat and to a mango or a fruit and sent it for testing and it came back positive. He said, oh, it's all made up. So, the goat and a mango had the virus. Now is sitting with everything. And you know what's gonna happen? You eat the goat, you get the corona. You eat the mango, you get the corona. You eat the next thing, you get corona. How much in slot your body's gonna take before it falls? In the Keshe Foundation, paper to be published, we have established a simple procedure, not only by a spray of the GANS or use of the clothing that you feel the pain and extraction of it, but a simple blood test, which 4 data will confirm if you carry corona. Cost less than few cents, but the confirmation is very rapid. And if it's taken in a specific location where the pain is more or less 100% correct. We've done this with a number of results we have taken across. And have you noticed one thing? In none of the processes I explained to you up to now, we have not spoken about any patent. Patent don't exist. There is one, what we call prerequisite for all this. And that prerequisite is
as simple as ABC, and it is no work, no job for those who plan to use the technology to harm mankind. And the reality is, you take, you elevate their souls through understanding of availability of it. We go my way. And there is no other way. For those governments who are opening their cities because to take the pressure off, because they cannot support, your death rate will increase rapidly. We've seen that in China. We've seen that in Iran now. We see it in Europe. We see it in UK and with US. And now the more interaction, you don't look for a fever. You look for the dead bodies on the street. Amputations, which then leads. Cancers, which then leads. As I said to somebody very recently, this virus is a very simple thing. Is a sharpshooter picking man one at a time. Soon there'll be no man to pick. Unless with the experience we have from the depth of the space, you follow our way, then there will be no sharpshooters. Or in a way, you learn how to live with. We have given you all the options and we have told you enough. And as I said, I can leave it to the ladies who are on the second and third menstruation a month to come and tell you. Then you understand how real it is. And if these women tell you, means their soul has been warned to be ready to produce as much as, because the race is in the time, in a dime, and a very big nose that. Then you understand how real it is. This is exactly what I did on Monday in the Iranian teaching. We had a lady who many of you came to understand. This is Mohammadi, and I showed her own writing, how she was there to damage the Keshe Foundation in Iran. Same structures as Red Circle. Part of that team infiltrated the Iranian team
And in time of the need of nation, high corona people dying, she wanted to close the Keshe Foundation support team to damage the Keshe Foundation heavily. But we knew what she was up to, we catched it. You will not see her. We deliberately gave her prominence to show how ruthless these people are. And I sent her own writing to the moderator and they put it on the screen with her own symbol to pull out 2:47 in the morning to support the Iranians who were supporting that people were dying. A ruthless Hitler would have done that. So amongst you are people who will do the same. You have to be wise. It's my job to protect the humanity and take you the right way. Options are not there. We have used all options. We used over centuries what I call, if you played Monopoly, the free card to go out of prison. We played all our free cards. Now, through the knowledge, we create a new cycle of children who become from the birth independent of killing, destroying, with the knowledge of the universe. And at the same time, we remedy those who have gone through the process of physicality. We taught you the cup of man and we taught you how to become the soul that you can go through the transition of not to kill. Very difficult for many of you, but as I said, what I would love to do is this. And that is, those of you who have reached the point of becoming Man of Universe, is a very simple test. Those of you who have reached the point of living through your soul, jump in the pool of energy and see if you don't panic and you can walk it. Because you have learned to absorb the energy through your soul. Exactly the same way as the mother gave birth to the child in the pool. Then you know exactly where you are. Then you know you can live in the depth of the space without killing. Then you know your emotion fits your physicality. There is a test of time for you and nobody else. Would you gasp for the air or would you gasp for peace and life
in the universe. As I said, you cannot go swimming without knowing how to swim and be given the water to swim in. And we have given you all the waters and knowledge of the universe to swim in the span of the universe. Jump in the swimming pool of man and then understand you have become the man of space, the man of universe. The biggest problem for you in jumping will be fear of emotion. In so many ways, you have to understand the totality of the knowledge. And then start a new process of life. And in so many we have to do the process of change. In so many ways, we need to start the process of change. And we need to reach the whole understanding of the totality. Mankind, it needs to go through this change. And the process of knowledge sits within the foundation. It's for you as a human race to be able to take that step. Create children which are just and independent of killing. And in that process, we'll see what we can do. I have shown you how to live, and I have taught you how to live. From now on is yours. We work with the governments. And we bring the change to national organizations and international organizations. As I said, the time has come to bring the change for humanity. And I told you from 9th of April, the change has started. Try to understand the teaching of today in its true sense, not by word. And try to understand the change comes through the soul of the man. Try to understand that the exchange for life
has to come through peaceful application and try to understand a new beginning. Don't ask me which cancers I need to put in the pool. Ask yourself, what did I understand from the beginning of the teachings? Years of accumulation of knowledge. I have taught you a lot today, if you understood. And I teach you more as you become much wiser. But as I said to one of the knowledge seekers in Farsi on Monday, he said, Mr. Keshe, I've been following you for 2 years. I've written every word you said, the time and everything. But you suddenly jumped to the soul. Why soul now? I said, you missed it. When we released the first book, we said the last book will be the book of soul. So we got to the last book, and that's why we are teaching the soul. We showed you the matter state, and we showed you the flight with energy and matter state. And now, if you are educated enough, you can fly with a soul. It's very much as I said, you want to go with the donkey, you like to go with the UFO, which you already have been a passenger from point time of your birth, you call it Earth, or you want to go with your soul. Nothing has changed. We laid it out from the beginning. And now we come to the last chapter, last book. Depends where is your maturity and depends where is your understanding of the total teaching. And you only can go with a vehicle which is according to your understanding and your comprehension of time. Many of you will pretend to be in this step, but you're actually still on the donkey. And many of you are in this part, but you think you're in the donkey. And many of you are still searching for that elusive object, because you don't even have a trust in your own physical being. In so many ways, mankind has to move. And in so many ways, mankind has to understand the process of living. And then we understand. Giving is free, and understanding of the knowledge of the creation is free. It's just that there are no patterns and no other applications to it. I hope your soul has heard the knowledge. And I hope the physicality takes second place. That carries no emotion.
Any questions? Okay, thank you, Mr. Keshe. And as usual, I remind the attendees, you can put your hands up in Zoom and we can allow you to speak. And let me look at the YouTube. Like a pretty quiet bunch here, Mr. Keshe. I see Snepp's is. Yeah, I see Snepp as a microphone. Mankind will understand one thing. Why some children die at birth and some last very few seconds at birth is because the soul has matured to the totality. So rapidly. You don't need to spend tens of years in physical dimension to mature, then you come to separation. Unfortunately, universal knowledge has no class one, no postgraduate, and no PhDs. So, you tell me how long it lasts in there. How long would you give a child in that position in a space once he's born? Or do we give life in the level of the soul using our physicality? That life stays in environment of protection of the life of the soul of the mother and the father till it's ready itself to take its own damage. I explained something in one of the teachings and some of the teachings years ago. And maybe today I expand it in another way. Maturity of the man, human race, has come because mankind has adapted itself to two positions. Our physical life goes in two ways. We go from horizontal to vertical, and from vertical to horizontal. And in respect to the magnetic fields of the earth, we absorb and recognize many changes, exactly like the seasons of the year. And this has led to the maturity of the physicality of the man. More than any other animal. When you want to see how intelligent an animal is, look at its position.
fishes go both ways. So the cat. So the dog. But look at the soul of the man. And then you understand this motion brings variation and maturity. Now, this is your planet. Now you understand your soul is dynamic and there is no horizon and no vertical in respect to other sources in the universe. Then you can see how fast you mature. The only thing is, you have to allow it out of its cage of physicality. Is this cage which has stopped you from seeing it and acknowledging it and learning it? So now you tell me how long. I'm a playful child. I like to stay in the pool for centuries. But doesn't mean that I'm not educated to the knowledge of the universe. Happy birthday, Lin, Wang Lin. And thank you for heading the Keshe Foundation so beautifully in China and around the world. Any other questions? We have a hand up in the attendees with Vajra. Would you like to open your microphone and go ahead? Okay, can you hear me? Yes, yeah. If you can just say where you're from. Where am I from? My body was born in Sweden, but I spent most of my life in Nepal and India. So, that's the best answer I can give. Yes. What is your question? My question is, how do we follow the path of transforming our bodies to clear light body? Enlightenment. Yes. Enlightenment doesn't because, come by there force. There are men. Sorry. Enlightenment comes to understand the light of the environment you live in. Not in the shape of light, but the fields of it. And what we've tuned to receive. In many times in the teachings, I always said, very simply, if you understand how you can be enlightened, it depends on the maturity of the soul.
Come on. 20% Sorry. Of your physical needs. Is there anyone there? Is someone gone? Yes, we can hear you. I think you better mute him, Rick. 20% of what you consume comes from the food you eat by the killing. 80% of it comes from the environment already. This 20% blocks you to reach the ultimate goal. And what we are teaching you is this 20% to get rid of, that you become totally dependent on the soul, on the universal energies. Carbon Aragon. What is interesting is that how we understand the totality. And I think one of the best exercises for you as a human being is how you will interpret and how you will understand the work of what I call the society today. Some of this microphone is open. And in so many ways, what's the next step for you? For yourself and nobody else? And to what extent you have understood the next step in your life? I've seen many people claiming but never reaching, and many people reaching without claiming. Some people see the knowledge hidden inside, and some people hide inside the knowledge, not to be known that they understand. One of the most knowledgeable people who understood the totality in essence of the totality of his energy transfer is one guy in China. Many of you know him, the Chinese community know him. He's one of the most enlightened people in the knowledge of the universe, but he hides behind it. And this is one of the pains he carries with him. One question he asks sometimes is all the questions the whole of Keshe Foundation asks for a year. And when he finds the answer to it, or he answers a question, he answers a question for the whole of humanity. He's extremely enlightened. But
for some reasons he does not want to get out of the shell. And we have people in the Keshe Foundations around, we see, have no knowledge and pretend to know everything. And everybody pleased. The knowledge of universe will come from the maturity of the soul, not the stupidity of the brain of the man. So, what is the next step for you and what do you think? Where you stand. It only depends on you and nobody else. I don't know, it just depends how try out the process. I was explaining this to the head of the Keshe Foundation for the past couple of days. And to both of the ladies in the foundation to understand. The process of life in this planet is not at all the way it's been written. Not at all. The process of life, the way it was created on this planet, is so rewritten by men to fit them, the way they understood and the way they could explain according to their understanding. If you understand this, then you understand, would it matter what position and where I am? You're still happy 10,000 meter above Earth in the plane, you still laugh and joy and cry as you do 1,000 meter below the sea surface. So emotion is not space development. At the same time is the intelligence. And what you can see, what you can observe from your own soul. How you mature is totally, and how you live that maturity totally depends on you. Mr. Keshe, Stefania has her hand up here. Good morning. It's for the Italian community. I got a question. yeah, how are you, Mr. Keshe? Is that what you shouted, carbonara? Yeah, I shouldn't. I'm Italian and it's quite a challenge to the 20% of food. But I remember always the hugs of the soul, and Italian people like the mom. And you say the hugs of the soul, it's like a mother hug. And in Italy, the mom is more important than the food. So I have a hope. I have a question for someone in the chat. And they ask me if the emotion
of fear and you know, when you're hungry, no, and sentimental is an obstacle. How can we dire means I can't remember the word in English. When you, how can you control them? Yeah. Or how you can deal with them? That is the question. Deal with what? Emotions? Yeah, so he said, she said, Antonella, she said, if the emotion, like anger, or when you fears, or the emotions generally are an obstacle, how can we deal with them? Is the question. Yeah. Oh my God, now we're gonna go there. this is the blood circulation of the man. This is the brain of the man. This is the soul of the man. Somebody here. The fields of the soul and the fields of the physical soul and emotion is created. This is where both understand this is sadness emotion, or this is the happy emotion. Where the two are in balance. Where the gravitational magnetic field of the one feeds the other in equal basis. So we call it, this is a part where we feel. We call it emotion. So emotion has a strength. And if you call this point of emotion anger, you got two choices to move it, that it does not interact with that point. Increase or decrease this, which comes through your blood, or learn to increase this, that moves to the position of love and care. If you learn the work of your soul, you work through here, then you have no dependence on this. Every emotion we have is where is the physicality, the soul of physicality interacts with the soul of the man. And the soul of physicality only will come to us which contain the field forces of the soul of the man through the soul of physicality is through blood. This is not something which you say now. Go back to all the medical health teachings we did with Dr. Elia Kostova. Everything she put down, I put down. Look from the knowledge of the space, and in every sentence, every section, we continuously spoke about emotion. Because emotion is part of the soul, which is interaction with the soul of the man, makes itself, matures itself, dictates itself. So
when we talk about emotion, if you have enlarged your soul, you will not feel the physical emotion because it's within inside. It's already overtaken. Then you have to decide. You want to live in the dimension of physicality, with all its pitfalls, or you want to let the soul of the man exist and live with the interaction of the two. Then there is no emotion in the dimension of physicality. Then the emotion is between the souls. Then if you understood this, taking it further, it becomes life of living through souls. Physicality does not matter. And the soul of the man will dictate the conditions in respect to what it sees with the rest of universal community. This is aware of universal community, but doesn't have the strength of the communication. It needs the means and ways through the soul of the man. In a way, it's made a part of it, but this is not my job. If you look, the soul of physicality, we have trapped it. There is no difference between the soul of physicality and the electron and a proton. Electron is free to move. We have trapped the soul of physicality in the heart, in what I call just underneath the heart, solar plex, just there. And when you feel something in your solar plex, through the soul, it's the true love, true life, true existence. And it means it's what, where you belong to. And this is so simple. Man falls in love through the heart. Man falls in love through the emotion of the fields. And is not in a physical dimension, sits just outside. That's what they call it, solar plex. If you fall in love in that, it never cures. This is where the twin starts. The other physicalities don't count. And this is how the universe is created. Not out of emotion, but out of understanding of the fields of the balance that one continuously gives. When you fall in love with heart, you know what it means. When you fall in love with soul, you're imprisoned for life. And then you have to understand to what extent you want to take this. Then, what am I, in which extent I want to live in my physical dimension or in my soul dimension? You give the physicality for the love of the soul, because soul has dimensions which beyond understanding of the mankind. So,
which way you sit doesn't count. Where you feel is the point of reference. You can see it with hot chocolate, or you can see it with ice cream. Does not make any difference. And then what can you give from that point counts? What can you contribute from that point counts? Don't forget, we are born. Even the Creator is born for one purpose, to give. To love, unconditional and adorable. And if you understand that, you have reached the Creator. If you don't understand that, you are forever searching for it. In the Iranian teaching this week, I explained something very, very simple. You know, I explain the plasma like this all the time. When you look at it, this is the strength of the soul of everything subhuman, because there are many, many millions and billions of lives, levels of lives, even below human level. So, human soul level starts from here, and it needs to reach to a point here where it goes to the next level of soul. Because in reality, the cycle is continuous. You're still part of the soul of the Creator. But you're only aware of this. Then the next cycle could be any. And in so many ways, you try to reach to the next point. And everything you knew up to this point, when you cross that line, changes. Because it's a new knowledge, new insight, a new beginning. But doesn't mean the past is gone, because you still, from here, see all this. But in fact, if you look at it, the light of Creator not only goes this way, but it expands, it's three-dimensional. So in a way, He's always a giver, it does not matter where you are, you always receive from Him. But if you receive from Him, you should be able to give back to Him. So in a way, at the level of the soul, when we reach, we see to the Creator. At any time, we can look into, be aware of His existence. And in so many ways, if you understand this, we understand the love of Creator. He's always giving. And if you go even further in the knowledge, you will understand something very simple. In this process of life of mankind, you have the fields which are below, which reflect what you have raised and released back to the Creator. These are your reflector shields, if you want to call it. Because this cycle never changes, never stops. It's the strength of it.
I explain this in a very, very clear way in the book number 3, where the interaction of these leads to creation of a new soul, new entity. Then he decides if he wants to go to this side to manifest itself, or this side to be part of, not manifested or reversed. When you read book number 3 and understand it, I spent a long time to do this picture, and with a lot of understanding of lines with it, because it is in essence, you look into your creator, but you have to decide at what point you want to manifest yourself, and at what point is the strength of your soul. And the soul of mankind has limitation of strength, and then it reaches a point of maturity which moves to the next level, which is not open to the level the man's soul is led to lead to the limit. Because suddenly light changes, it's like going through the speed of light, or, and then you pass it, you're open to another dimension, where the minimum is the speed of light. And now you have maximum above it. Till you reach the next point. And that next point is always in balance with the soul of the man and the creator, according to the strength of the time and position and space in the life of the creation. Now, would a coffee and a hot chocolate here in the middle of the day or the night will trigger for you to see, or an ice cream and carbonara on a beach in Italy. Would this happen at the time, the instant you're born, or 100 years down the line, and you grasp it in the dimension of physicality? Teachings are becoming very heavy, and it needs a lot of understanding. One of the most complicated things in the universe, even for the Creator to teach, is the operation of the soul, because it's a totality of it. Carries every knowledge. You need to tap into it at the right place, right time, and what you need. Then you reach the soul of the Creator. Mr. Keshe, that's the words of Wolfgang earlier, about a half hour earlier. He said, heavy stuff, we are speechless, during that time when no one responded. Then he had posted the question, if we are in tune with our soul and the universal field, is it true no virus can harm us anymore because we are balanced? Are you afraid of virus, or are you afraid of yourself? Not to be and carry the totality that virus doesn't exist. That's the biggest problem. Where does the virus fit in relation to your picture here? Where is its life?
it still gets the radiations from the virus? The creator. No, the virus, it's, go ahead. This is where the virus sits. Thank you. Everything has a virus at its own level. It's pack of energies. Thank you very much. My tea and cake has arrived. It means it's a tea break. So, what do you call a virus? Is the energy at a given point. You have a virus which is, we can enter your soul. You call it a virus. It's an energy pack. What do I do with it? If you listen to part of the teaching, go back in a few weeks ago. I said, and actually I explained this one to the doctors in Iran. They were laughing their head off, and then took them a couple of weeks and they understood it. And is that I said, we got the virus, the corona, it sits in the lung. We drink the water, the gas water, and breathing, and the patches or whatever. And now we carry bits of the virus with us. We dismantle it bit by bit. So, the virus still is with us, but in a bits that now become energy for good of us. In a way, if you think of it as a virus, now you understand it, is a plate full of everything, meat, vegetables, cookies, everything. And when we eat a heavy meal, what does it do? It kills us, it's too heavy. What we do with the GANSes and the plasma technology is we take the apple out here, orange out here, bread there, pizza there, carbonara there, and now we digest it in small pieces. It's not anymore a plate of food, it's bits of food, and our body takes what it likes from it. This is one of the reasons we tell you 3 to 6 hours in the blanket or in a clothing, you feel good, because you don't take the energy out. You take the energy from the virus, and the body starts eating it. In a way, you start feeding from actually what was trying to kill you. Because it was too strong. So, now you decide. Is it a virus? Or is it food? Or can I change the virus to food? Depends on the level of your understanding. Everywhere in the universe, there is too much strong food. Doesn't matter even at the soul level. How do you want to cut it open? How do you want to break it up?
Okay, well, we have several hands up here, Mr. Keshe. Erika, I got one more question from the Italian, but only just to let you know. No, when you're ready. Okay, go ahead. Yes, but first I want to say thank you for this explanation. Frank Lin, you got your microphone open, we can hear you on the Zoom channel. So the other question... Frank Lin was translating to Chinese. Carry on. So, but this is good news for the carbonara, by the way. So, the question is, are we will understand when we will become the creator? This is the question from Lara. Creator at what level? Creatori a che livello? Listen, we. She just wrote. We let you become creator for your own children, and you messed it up. What else do you want us to let you create? Sorry, Mr. Keshe. So did you say we become the creator for our? You didn't get the joke. We allowed you to create children, but you could not deliver the right children. So you better learn first before you start creating more. Okay, very good. Okay, translate. Any other question? Okay, we've got Sobria set her hand up for a while, and we've got four other people behind her. So it seemed to spark a few questions here, Mr. Keshe. Sobria, can you just a second while I allow you to speak there? Yeah, you should be able to open your microphone there, Sabrina. Go ahead. If you could just say where you're from. Your microphone's open, but we're not hearing any sound from it. You may have to... Maybe she's asking questions through her soul. Let's see who can interpret. Maybe we need a moment to listen. Hear me. Well, yeah, I don't know where that came from. In the meantime, we have Alex here, who would... has his hand up as well. Alex, would you like to go ahead while Sobria figures out the microphone settings? It's probably a settings in Zoom. You may have to either restart your Zoom or check your Zoom settings, Sobria. Alex, you want to unmute your mic? Okay, I'll try to unmute Alex's mic and hope that it's, no, it's not responding, so he'll have to do it from his end. Okay, let's go down the list. We've got Jalal. Jalal's had his hand up. Go ahead, Jalal. Yes, Rick, thank you. Good day, Mr. Keshe. Good day. I have three questions and one question. Isn't that your usual pattern? As always. Mr. Keshe, I'm speaking about the energy of the virus. First, is the body mimic
the outside energy of this virus to create it inside his body? This is the first one. Second one, did we brought up this virus from outer atmosphere by pulling it to the, we create a condition to pull it to our environment? And second, is it real? Is it from the energy of it from another dimension? What is the state of your mind? I think we create the condition to this energy source to exist and here, and because this energy is always outside and all over the places, because this is a kind of information we have to have it to, as you said once, the best thing happened to humanity, they get cancer because of it is energy package and it need to develop and mature and mutate to it. You see, when we get the evolutionary cancer, it means we don't want to accept the change. When we create a self-enhanced developed cancer, it means we don't want to accept the condition. And in so many ways, what do we expect from physical life? This is a question that many, many of you have never managed to answer to yourselves. What do we expect from physical life? What do we see? What is the purpose of this physical life? And many of you got lost with it. Is it before or after? Either way, there is no beginning, there is no end. The, after we know you, now we know. But before we know you, there's a different thing. As the guy said, is it BC or is it BK? Or is it AC or AK? You know, what is BC is? Says, before Christ or before Keshe. Yeah? So, there was no difference. It's just that we chose to ignore it. The same message was the same of Christ. So there is no BC or BK. It's just that we chose to ignore it. If you look at all the writings, true writings, all speak about the same knowledge, different time and space. Even you find some scientists of the time, because they have the same level as prophet of the soul, have written the same thing, but mankind has been deaf. This is the problem. Message never changed, even though messengers changed. You believed in resurrection. We taught you Ganses and matter combination. You need to put the cross and the cross together to understand resurrection. We gave you a pot of metals
and other things you hung, you crossed the metals in the liquid, and it came to the same position. You didn't understand that. We brought you this. If you wish, you can still use the ganses of the copper to produce copper. And if you wish, you can take the soul of Christ and produce the Christ again. You call it resurrection. Scientifically, we call it gas energy transfer. It's one sun. How do you want to divide it to become a copper, zinc or gold? Is one soul, what do you want it to be, Christ, the fisherman or whatever? Nothing has changed. The soul has been here for a long time. It's just that we put different clothing on it till the mankind becomes to understand it. To you, 1,000 years, 6,000 years is a long time. To the soul, it's a flash of the, as we say, a flash in the pan. I said yesterday in teaching and before, there is a huge problem rising, we see it. And it started a motion and nobody can stop it anymore. I explained this one last time, but now it's taking shape. One of the world leading religious leaders has decided the Messiah has come. We just gotta find out how we can get our public to digest it. The problem is, if he has come, what is point of other religious leaders which we have? One cannot say yes and he shows all the sign and others say no because we earn better money and we have access to free children. This will close the what we call the theology. And on the other hand, the scientific side of it has confirmed all the knowledge which was not known in the world of science. So that closes it together. They will use this to confirm and they use this to confirm. And in so many ways, the Messiah has come. Now what are we going to do with it? And the biggest question which none of you can answer because you have no knowledge of is this Messiah just for a little tiny island of the earth? Or has it propagated for the whole of universe and the unicos? Does it mean that the totality of life, as all the souls are connected together, the life from the point of the creator to the end of creation, now all have been elevated to understand, to start from one base, totally all the same? Isn't this the message we gave you from the beginning, that when we take mankind to universal community, he'll be of the same level and the same and nothing less? Did it mean that we only elevated the soul of the man, or did we brought all creatures of God to understand the same at the same time? That you are all the same. Isn't this the true work of a father, to be just to all his children?
Isn't this to keep a family together in the same way as a mother and a father? And isn't there time to bring the two to create a dimension of the totality for the children of God? Does not matter which unicorns, which universe, which planet, all the same. Isn't the way what I told you all the time in the teaching? When we speak to children of the man, we speak to the soul of the universe. Nothing has changed. The message is still the same. And the time has come for the life, the new child of life, of the universe, to breathe his life into this process. That all the creation and the creator become of the same. Maybe now you understand. The process has started. There is no way. This is a cycle which has been promised for times to come. Doesn't matter what name you put on it. When I have devoted my soul to the soul, there is no reversal, because it's given so fully that the soul of creation rises to the new level. Then, as usual, man thinks Earth is the center of the universe. But he never looked that this time the universe is the center of everything. If you go back in the book number 3, I've clearly stated that. And the picture of NASA, picture of the universe with all these dots is there. And I've explained in some dots, in some places, we see hundreds of millions of stars moving irrationally and the opposite to the rest. And I explained this only can be when there is another universe which in tract of the fields of its shows. And the size and amount of the stars which rotate in this position in a frantic way are affected by the size of the universe. The existence of these dimensions, not long from interaction of the fields inside the universe, is dependent on the other universes outside which interact with. So this confirms we are part of the universe, and if we are part of the universe, has to be creator for all, and it gotta be equal to all. And those who make mistakes or have made mistakes or something gone wrong, the Father is always generous to all children. Now that the mother of the life is blown, is flown in the life of the universe. This is the change. This is the beginning. And then one day you might understand, or you can still spend another 1,000 years writing the books. The guy came, called Keshe, did it. If you are not illiterate, wait 1,000 years. Illiterate of soul is worse than illiterate of knowledge of man. Because that way I can stick and do what I like with the physicality. Mr. Gate. Have you ever thought about his name? He's the gate to hell.
It's brought nothing but theft and stealing and everything else in this process. This is our job. And we can show our beauty when these vermins exist to show how bad could be. We can change them, but we'll let them be there for you to judge at which level of understanding you sit. They are your test. They are your enigma, they are your layer. So now you tell me how you see it. When I said, when the life blows into humanity through the love of the Creator, life will change. And it's been accepted and stands since past few weeks. And if you are in that understanding, as I said, many of you will observe huge motions and movements of light, or whatever you want to call it, on the horizon of this planet. You watch it, I received a video yesterday from Stephanie, with another knowledge seekers recording it at night. Knowledge seekers in teaching, watching changes. You will start observing these changes and these interactions in the massive orders. Even it's got to the so much that I've been told NASA has released confirmation of UFOs. Because this traffic has started, as the celebration will start. The whole of Unicos and Universe has been waiting for this manifestation. This marriage of soul and physicality across the planet. Across the Universe, across the Unicos. You don't go to a party when there is no one there. You go to the party where people who are the creator of the party are present. You will observe huge numbers of these in the skies. And I said that a few weeks ago. Now you will understand. And it's got to the point that NASA cannot say no. And they released three of them, apparently, I've been told in the past few weeks. Do you want to see the rest? But mankind has to mature to it. And in a way, we use the tools of man to slowly bring the man to understand. I cannot be any more clearer than this. You'll see it and you understand why now that you understood everything, as I said before, for years we prepared everything in the kitchen. Now it's time to bake the cake. As the party is about to start. Then we start baking. Now you understand why we teach this way, because you understand, your knowledge of understanding
comprehension about the life of creation has risen so much in past few weeks and months that you are ready to go. What cancers, whatever. You haven't realized you're the guns, you're the tank. How many times they tell you? Just learn which way you put the baby that the soul grows. The marriage of souls in both dimensions of physicality and the soul has to come to be able to bring the change. And when are you ready for that? We're not talking about the religion, we're not talking about the prophet, we're not talking about the material. We're talking about understanding of a process which has started and no one can stop. And if you've been witness to Corona, you'll be witness to another beautiful situation and condition. The Corona becomes, and you say, thanks God, Corona came that we elevated so fast to be able to see and be part of it. You've been entrapped and now you have to think. It's like you're a cat and Corona has cornered you. Two choices. Shrivel and sit in one corner to be taken. Jump and scratch and do the fighting as you've done all the time. Or elevate that you find a way out. Corona has cornered you, nobody else, and it's just between you and your conscious and your fear of existence. You lock shops, you close offices, you did everything, and you can't keep it out because you don't know if it comes with the next breath. You sit it till it takes the physicality, or you use it to elevate the soul. That physicality does not count because it is stronger. Any other question? We're running, we've been told we gotta wait at 4 hours, we passed the 4 hours. Can I bring in the conditions of how we can do what we want to do? Try to understand conditions. Don't try to understand yourself and your soul and the physicality. You've done that for thousands of years and you haven't got there yet. You don't see it. Try to understand, as I said for so many times, understand the interaction of the field, not the physicality. Create a condition of field which allows your soul to receive, to elevate. It's like a cooking pot, huh?
And if you look at it today, I gave you a lot of pots. And even I showed you the system to create a condition. We looked at and waited for you for weeks to find your soul. You couldn't do. So, what did we give you today? Rotating blade to create the condition. We gave you a gas machine to clean up that the fields can open up. We gave you clothes to be able to entrap it, that you can hold on to it, that that shortage can elevate your soul. You look at the suit as something to keep you away from corona, but in a way it's there to give you what you have not managed as a human race to feed yourself with, to elevate your soul. Now, find a combination. And to my, to you might look as something I can copy it. You copy and see where you reach. We give and you reach. This is hiding things in a way that human race don't see. But in a way, this is very well. How did I tell you, you need to elevate your soul, that it takes over physicality? We're giving you everything. And then you understand. I gave you the cup of man, I've given you the suit, I've given you everything. Do you want me to come and chew it and place my soul in your soul? And you still won't elevate because you don't understand, you don't carry this. That stays with two souls. And that will be done. You take all from it what you need, and according to your strength. And you might make heroes from yourselves, or people who think who can follow, but they fall faster than you ever rise. Because you don't carry the soul of the mankind. You need to carry the soul of mankind, that you can raise your own soul. And one cannot hope. As I said, we go back and let's see what we gathered and the knowledge in different ways. Ella, as the head of the Keshe Foundation, as you know, we're updating a lot of things for you. And are you there, Ella? Are you ready to take over? I think she needs 3 minutes to land. Oh, she's still with the chopsticks. And Chinese eyes. Pretty much so, yeah. Pretty much so. Okay. So, what it is, what do we want, and what do we expect? And are we looking for a shortcut, or have we cut it short? And most of humanity has cut it short for too long. Don't forget, when you elevate, you have to elevate every, the way we elevate the whole of the creation, you have to elevate the whole setup soul of the man.
what do we need, what do we have, what do we give, and what we expect to give does not count. Mamy koniec tłumaczenia tego warsztatu. Tak więc zapraszam, jeśli ktoś chciałby coś powiedzieć, to zapraszam. Okej, dzięki Jarku. Skoro nikt nie ma ochoty zadać pytania ani się podzielić, to zacznę streszczać albo zbierać poprzez pryzmat oczywiście swojego zrozumienia treści, które były tutaj poruszone. Na początek doktor Keshe nawiązywał do tego, co mieliśmy w poprzedniej części warsztatu, czyli powiedział, że jeśli uważamy, że osiągnęliśmy dany poziom naszą duszą, to możemy przeprowadzić test, możemy zanurzyć się w zbiorniku energii i iść przez niego jak dziecko, które na przykład rodzi się w basenie, poród w basenie, to mieliśmy omawiane wcześniej. Czyli tutaj tak nawołuję, można powiedzieć, do tego powrotu do stanu dziecka, tego czystego stanu dziecka, które wychodzi z łona matki, nie znając jeszcze konsumpcji, zabijania, która oczywiście, żeby konsumować, najpierw trzeba zabić jakieś życie, jakąś istotę, więc ten stan czysty, kiedy właśnie rodzi się do basenu jeszcze bez tych wszystkich, można powiedzieć, też także filtrów, które później przez lata nabiera i którymi jest edukowana, można powiedzieć, ta dusza, ta fizyczność, to dziecko. Więc mówimy tutaj o pewnym sensie do powrotu do tego stanu czystości, przede wszystkim czystości naszej fizyczności, która tutaj się rodzi. I ciekawe jest to, że przecież często też w innych miejscach mówi się o tym, żeby właśnie odnaleźć w sobie to dziecko, to wewnętrzne dziecko, czyli generalnie powrócić do tego pierwowzoru nieskażonego, do tej pierwotnej wiedzy i także zrozumienia. Myślę, że to jest często coś, co widzimy obserwując dzieci, to jak one wchodzą w interakcję ze środowiskiem, które często jest dla nich nowe, no bo przecież przechodzą przez ten proces poznawania interakcji z tą publicznością tutaj. I ten test właśnie przebywania w zbiorniku energii, umiejętności poruszania się w nim, funkcjonowania. To jest dokładnie to, co dzieje się z nami w kosmosie. Tam też w taki sposób musimy się poruszać, musimy być w stanie przetrwać właśnie poprzez transfer energii i zrozumienie tego różnych aspektów oczywiście. Tutaj o jakiejś tarczy, odbijaniu tego, czego nie chcemy, absorbowaniu tego, co chcemy, także wiele aspektów możemy sobie tutaj różnymi terminami operować, ale generalnie doktor Keshe zwraca tutaj uwagę na problem, który, na blokadę, która, można powiedzieć, przed takim testem chociażby nas wstrzymuje, jest nią właśnie ta emocja strachu i tutaj od razu nawiązuje do tego, żeby zrozumieć totalność, że wiedzę mamy właśnie przekazywaną, daną przez fundację, a zmiana przychodzi nie poprzez fizyczność, tylko poprzez właśnie duszę człowieka. Jeśli patrzymy na fizyczność, to możemy też spojrzeć na to z innego punktu widzenia, czyli że lecimy właśnie takim statkiem fizyczności, takim fizycznym statkiem, który nazywamy planetą Ziemią. No, planeta Ziemia też jest
można powiedzieć, zanurzona w kosmosie, też ma swoją warstwę ochronną. Przecież nawet jeśli spojrzymy czysto tak z punktu widzenia fizyczności, jednak mamy czym oddychać, a na zewnątrz, można powiedzieć, poza naszą atmosferą, mówimy o braku tych warunków, chociażby do oddychania. Widzimy, że ten statek, ta fizyczność tutaj, którą nazywamy planetą Ziemią, to jest właśnie ta jedna opcja, mocno dla nas fizyczna, albo druga forma podróży, jak zawsze to było podkreślane i teraz zwłaszcza jest uczone przez doktora Fischego, to jest ta forma podróży właśnie poprzez duszę, czyli poprzez przede wszystkim zrozumienie tego, na czym skupiają się obecne nauki. W tej wiedzy, jak to było podkreślane, jest ona darmowa, nie ma żadnych patentów, nie ma rozmowy o czymś takim jak patent, tylko cały czas etos jest ten sam, czyli dzielenie się wiedzą po to, żeby dać równe szanse każdemu, tak jak tutaj też doktor Kesze mówił, w kontekście społeczności uniwersalnej, ta fala zmiany czy nowej energii, informacji, jakkolwiek to sobie wyjaśnimy, ona niesie się nie tylko dla nas tutaj, dla naszej fizyczności, czy tej siły pól, w której my funkcjonujemy, tylko ona przechodzi, można powiedzieć, przez na wskroś całego wszechświata, całego głosu i każdy może się karmić tym zrozumieniem, tym, co tym nowym cyklem, o którym tutaj doktor Kesze mówił, cyklem, który wnosi właśnie to wspólne zrozumienie, że to, co mówił wcześniej odnośnie dołączenia do społeczności uniwersalnej na równym zrozumieniu, na równym poziomie, to właśnie tutaj do tego z powrotem się odnosi. I w tym momencie doktor Kesze życzył nam, żebyśmy posiadali właśnie taką fizyczność, która nie niesie emocji. To było dość, przynajmniej dla mnie w tamtym momencie, niezrozumiałe, ale później jak warsztat się otwierał coraz bardziej, to wyjaśnienie nabierało coraz większego sensu, więc mieliśmy też temat, myślę, który czasami nam też pojawiają się w głowie takie pytania, dlaczego na przykład dzieci rodzą się martwe, czy rodzą się i żyją parę minut, czy parę godzin, parę dni i potem umierają, więc tutaj doktor Kesze odniósł się do tego i mówi, że dzieje się tak dlatego, bo dusza dojrzała, tutaj nie ma znaczenia, czy to 2 sekundy, dzień, 18 lat, czy 80. Jeśli dusza osiąga ten punkt dojrzałości, to zaraz będziemy sobie wracać jeszcze do tego diagramu, po raz kolejny gdzieś tam rysować, to może dojrzeć właśnie jak za pstryknięciem palca, można powiedzieć, tutaj długość czasu tego procesu akurat nie ma znaczenia. Jak wiemy, czas i miejsce na poziomie duszy, na poziomie plazmy, to są pojęcia, które tutaj nie mają aplikacji, nie mają zastosowania, więc dojrzałość fizyczności człowieka bierze się z adaptacji do poziomu i pionu i tutaj mieliśmy rysowane te aspekty wertykalne i horyzontalne, które właśnie ta zmiana pozycji z jednej na drugą daje nam, daje taką różnorodność. Z kolei patrząc, to jest spojrzenie na fizyczność i na inteligencję z punktu widzenia naszej fizyczności, ale jeśli patrzymy na duszę, to tutaj dusza jest dynamiczna, tam nie ma poziomu czy pionu. I jak doktor Kesze mówi, dojrzejemy wtedy, kiedy możemy pozwolić jej, kiedy pozwolimy jej wyjść z tej klatki fizyczności, jak wiemy. Mieliśmy też później rysowaną głowę człowieka, gdzie ta klatka była właśnie zaprezentowana jako ten przepływ krwi, jako ta fizyczność, która zawiera w sobie duszę. Więc potem zaczęła się seria pytań. Mieliśmy pytanie o oświecenie, jak dojść do tego punktu, skąd to się bierze, żeby doktor Kesze wyjaśnił troszkę głębiej ten proces, na co odpowiedź była taka, że nie bierze się ono, nie jest ono wymuszane, nie jest ono w żaden sposób planowane, to nie jest coś, co możemy sobie zaplanować albo mocno tego chcieć, na przykład to się w danej chwili stanie, bo jest to w pewien sposób zrozumieniem siły światła naszego środowiska i to też zrozumiemy sobie bardziej, kiedy wrócimy jeszcze do tego diagramu, dzięki Jarku tutaj, który mamy na ekranie, a w zasadzie cała tutaj zabawa, jeśli chodzi też o ten temat oświecenia, jak doktor Kesze nawiązuje do tych podstaw wiedzy, podstaw tej technologii, czyli 20% tego, co konsumujemy, to jest jedzenie, to są te pakiety fizyczne, to jest to, co pozyskujemy właśnie w procesie też zabijania, a 80% to jest to, co konsumujemy ze środowiska, więc te 20% to jest to, co nas blokuje przed osiągnięciem tego celu, przed osiągnięciem celu
tutaj mówimy właśnie jest to oświecenie, czyli jak mówimy w technologii, często wzniesienie, ta elewacja duszy to o ten poziom wyżej ponad zrozumienie naszej fizyczności, jak właśnie wkroczenie na poziom zrozumienia właśnie tego poziomu duszy, więc doktor Kesze mówi o tym, że tutaj cały czas nauki, zwłaszcza te ostatnie, to są po to, żeby nauczyć nas, jak zastąpić te 20%, jak zyskać niezależność od właśnie tych pakietów energetycznych do zabijania, jak można powiedzieć, przeciąć tą kotwicę, żeby już to nam nie przeszkadzało, nie ciążyło w tym procesie, do którego tak myślę wielu z nas dąży i zgłębia po to, żeby dotrzeć do kolejnego punktu zrozumienia. Z kolei na pytanie odnośnie emocji, pytanie od grupy włoskiej, jak radzić sobie z emocjami, jak radzić sobie też z tymi negatywnymi emocjami. Doktor Kesze narysował, i może Jarku zostaw ten diagram, ja spróbuję to narysować na tym samym rysunku, bo myślę, że to może być też ciekawe porównanie. Wezmę sobie ołówek. Okej. Więc przed tym rysunkiem mieliśmy taki rysunek głowy człowieka. To sobie mózg gdzieś narysujemy. Nie wiem, czy mi to wyjdzie w takiej małej skali. W każdym bądź razie tutaj mamy duszę. Może te kolory trochę będą inne. Już znaczenie kolorów, kolorystykę na tym przykładzie sobie pominiemy. W każdym bądź razie doktor Kesze tam tłumaczył odnośnie właśnie emocji. Mówił o tym, że na przykład dana emocja złości, szczęścia czy strachu, jakakolwiek emocja, to jest właśnie ten punkt przecięcia się w mózgu tej informacji, tej siły, pól, które wychodzą z duszy, to co tutaj narysowałem z niebieskiego punktu wychodzące na zielono, a także tego, co bierze się też na tym poziomie, można powiedzieć, fizycznym, co z tej strony tutaj to narysuję. Czyli to, co idzie ze strony tej całej klatki, można powiedzieć, obiegu krwi i duszy, fizyczności. Znamy, można powiedzieć, te wszystkie elementy. W każdym bądź razie to jest ten punkt przecięcia się czy zrównoważenia tych dwóch sił, tego, co pola właśnie, które wychodzą, informacji, która wychodzi z duszy, fizyczności, tej, która wychodzi z duszy człowieka. I teraz jeśli zobaczymy sobie właśnie tą głowę, to co doktor Kesze tam tłumaczył, tam było powiedziane, że możemy manipulować tymi emocjami. Jeśli ten punkt, który tutaj, gdzie przecina się ta zielona linia i niebieska, czyli ta informacja z duszy fizyczności i z duszy człowieka, ja ten punkt może spróbuję gdzieś tu na czarno zakreślić. Jeśli to jest punkt jakiejś emocji, tak jak tutaj w pytaniu na przykład, której akurat nie chcemy, chcemy z tej emocji wejść w inną emocję, powiedzmy, że to jest jakaś przez nas postrzegana jako negatywna emocja, to doktor Kesze mówi, no dobra, to tutaj mamy dwa wyjścia, możemy manipulować tymi zmiennymi. Wiemy, że zależy to od dwóch czynników, od siły jednej duszy, pól jednej duszy i drugiej, więc możemy zwiększać lub zmniejszać właśnie to, co idzie albo od strony tej fizycznej, ze strony krwi lub ten promień, który właśnie wychodzi z duszy. Po to, aby przesunąć na przykład tą emocję, którą kategoryzujemy jako złą, do punktu jakiejś innej, na przykład szczęścia, czy satysfakcji, czy czegokolwiek. Więc rozumiejąc to, że każdy ten punkt to jest właśnie interakcja, przecięcie się siły promieni dwóch pól, wtedy możemy też w ten sposób bawić, zwiększać, zmniejszać wartość jednego albo drugiego po to, żeby przesunąć ten punkt manifestacji, tą emocję, którą odbieramy w inne miejsce, można powiedzieć, inną siłę emocji. Więc jeśli zestawimy sobie to zrozumienie właśnie głowy człowieka, tej interakcji duszy jednej z drugą na poziomie zrozumienia właśnie emocji, to widzimy też, że tą spiralę, którą mamy tutaj narysowaną na środku, którą narysował dr Kesze, tutaj tłumaczył nam, jest to nasz ten ślimaczek, do którego zawsze wracamy i kryje się naprawdę bardzo dużo zrozumienia, bo jeśli porównamy sobie te dwa elementy, tutaj dr Kesze mówił o tym, że ciężko będzie na tym rysunku tutaj może tłumaczyć albo rysować po nim, ale spróbujemy. W każdym bądź razie ja sobie wezmę na niebiesko, po prostu zasmaruję. Powiedzmy, że w tym gdzieś zakresie tego ślimaka jest to siła pól, w której my operujemy, na przykład
przykład nasza fizyczność, tak jak mamy zakres widzialności, na przykład promienia świetlnego, czy mamy spektrum, na przykład słyszalności ucha ludzkiego od 20 kHz, czy jakaś inna wartość, więc mamy ten przedział, w którym funkcjonujemy, którym operujemy, który rozumiemy. I teraz doktor Kescher mówi, że cała zabawa polega na tym, że tutaj w momencie, kiedy poruszamy się do środka tej spirali, kiedy osiągamy coraz to dalsze, można powiedzieć, etapy zrozumienia, no to przychodzi taki punkt, gdzie wskakujemy na ten, można powiedzieć, kolejny poziom i i na przykład przesuwamy ten nasz limit, którym się posługujemy. Sorry, musiałem na chwilę wyłączyć mikrofon. I kiedy przesuwamy właśnie ten nasz zakres, tą siłę pól, w której funkcjonujemy, no to można powiedzieć, następuje ten krok zrozumienia czy przesunięcia się do kolejnego wymiaru. Różne grupy czy osoby nazywają to na przykład gęstościami czy jakkolwiek, więc tutaj możemy odnieść się do tego w taki sposób. I ciekawe w tym jest to, że jeśli spojrzymy sobie na tą linię, to po pierwsze mamy tą spiralę, która jest linią ciągłą, zawiniętą, która kończy się, jeśli patrzymy, że z punktu widzenia naszej nawet fizyczności, no to mamy poprzez tą linię ciągłą, mamy kontakt z tym, co jest w środku, jeśli byśmy porównali to na przykład do przewodu jakiegoś drutu, kabla czy czegokolwiek, no to widzimy, że to połączenie istnieje. Co prawda my jesteśmy w stanie gdzieś tam w tej fizyczności, w tym zrozumieniu, postrzeganiu funkcjonować w danym zakresie, ale mamy połączenie ze środkiem i to jest tylko jeden rodzaj połączenia, można powiedzieć. Drugie to jest to, co tutaj doktor Kescher rysował zielonymi liniami, czyli tak jak słoneczko, promienie, które wychodzą ze środka tej spirali, wychodzą na zewnątrz. Widzimy, że to jest jeszcze druga linia połączenia, czy druga linia komunikacji, więc oprócz tej linii fizycznej, nazwijmy to w cudzysłowie, bo to jest wielki skrót myślowy, tej fizycznej spirali, która zawija się do środka, jedna linia komunikacji, przede wszystkim ta, w której spinamy się, można powiedzieć, na szczeblach zrozumienia i zgłębiania wiedzy i dochodzenia do każdego kolejnego kroku zrozumienia, a druga linia to jest właśnie ta linia bezpośrednia, która wychodzi prosto ze środka, prosto z duszy. Tu możemy od razu cofnąć się też do aspektu, do tego, co doktor Kescher zawsze mówi, że funkcjonujemy tutaj w tym warunku właśnie dualnej egzystencji, gdzie mamy równolegle fizyczność, życie naszej fizyczności, które postępuje, i mamy oczywiście też życie naszej duszy, te aspekty, które chociażby te aspekty, które dotykamy na przykład w trakcie snu, kiedy ta klatka fizyczności troszkę się rozrzedza, trochę zmniejsza swoją siłę pól, więc widzimy, że tutaj po raz kolejny jest aspekt tego zrozumienia dualności, tego poruszania się, można powiedzieć, po tej ścieżce zrozumienia, ale także możliwości bezpośredniego kontaktu z naszą duszą i też oczywiście nasza dusza jest w tej samej linii co dusza kreatora, więc dr Kescher nawet tutaj wyjaśniał ten temat, mówi tutaj o pewnego rodzaju lusterku, o odbijaniu, też musimy patrzeć na to, znaczy możemy patrzeć na to z perspektywy takiej, że oczywiście to, co manifestuje się w fizyczności, to, co jest na końcu tej wstęgi, tej spirali, jest potwierdzeniem tego, co dusza, co kreator chce wykreować, tak samo jak kreator na zewnątrz karmi i jest informacja z jego kierunku, można powiedzieć, z jego strony w naszą stronę, tak samo mamy możliwość. W każdym przypadku mówimy o tych dwóch aspektach magnetyzmu i grawitacji, zawsze jest ta wymiana, więc my w drugą stronę też mamy możliwość, można powiedzieć, czy zerknięcia, czy wysłania informacji, po prostu doglądnięcia tego zerknięcia, jak wygląda, jakie jest zrozumienie też kreatora, jak wygląda ten poziom, ta siła pól. Także mieliśmy tutaj dość głęboko i obszernie te tematy rozszerzane, rozbijane na różne elementy. Zaczęliśmy od oświecenia, od tego pytania, później było pytanie właśnie o radzenie sobie z emocjami. Widzimy, że te wszystkie tematy się łączą, te wszystkie schematy są bardzo podobne, czy rysujemy głowę człowieka i mamy właśnie tą linię wychodzącą ze środka. W sumie też nawet nie zwracałem uwagi na kolory, ale też narysowała się na niebiesko, więc
ta linia tutaj, na zielono, przepraszam, ta linia tutaj i ta linia tutaj w naszej głowie, wychodząca z naszej duszy, można powiedzieć, to jest cały czas reprezentacja tego samego i bawiąc się właśnie tym zrozumieniem, czy zgłębiając zrozumienie chociażby tego, jak tutaj definiowane są emocje, jaki jest schemat działania naszych emocji, widzimy, że dotyczy się też odnośnie całej kreacji, każdej jej aspektu, do czegokolwiek się tutaj nie odniesiemy. I po tym temacie oczywiście wróciliśmy też do wirusa, do koronawirusa. Tutaj cały czas doktor Kesze zgłębia i odkrywa przed nami coraz to kolejne ciekawe informacje i punkty takie refleksji, gdzie możemy wyciągnąć więcej zrozumienia, tego zrozumienia, które wcześniej jest konieczne do tego, żebyśmy wiedzieli, jak poruszać się w kosmosie, jak funkcjonować w tej przestrzeni. O wirusie doktor Kesze mówi o tym, że jest po prostu energią w danym punkcie. Możemy sobie ją porównać do na przykład jakiegoś talerza jedzenia, różnorakiego jedzenia, mieszanki różnych pokarmów. Jeśli jest ten talerz, ta strawa jest dla nas zbyt ciężka, wtedy może pojawić się niestrawność, różne problemy i tak dalej. To widzimy, że właśnie to jest to, na co cierpi nasza fizyczność, kiedy jest poddana działaniu tego wirusa, można powiedzieć. Ale z drugiej strony możemy zrobić to, co tutaj proponuje technologia GANS-u, proponuje doktor Kesze, czyli poprzez plazmę, zastosowanie tej technologii bierzemy sobie z tego talerza tych skondensowanych różnych energii, bierzemy sobie na przykład jabłuszko, ziemniaczka, ogóreczka, co tam chcemy, komponujemy sobie, przede wszystkim tniemy, to jest ten aspekt, o którym doktor Kesze mówił, że w kosmosie jest wiele takich ciężkich czy skondensowanych, można powiedzieć, pakietów energetycznych i w formie, w jakiej je napotykamy, są dla nas zagrożeniem, tak jak widzimy tutaj na przykładzie koronawirusa, ale musimy się nauczyć właśnie tego, jak możemy je porcjować, rozbijać po to, że później te porcje, to co rozbijamy, stają się takimi wolnymi pakietami, które po pierwsze tu nie mówimy o żadnej manifestacji fizyczności czy czegokolwiek innego, nie mówimy o formie energii, którą poprzez konsumpcję, której cokolwiek zabijamy, tylko mówimy właśnie o przerabianiu tej energii, która na początku była dość gęsta i skondensowana, pocięcie jej na fragmenty, na porcje, które jesteśmy w stanie, które rozumiemy, jesteśmy w stanie zaabsorbować w momencie, kiedy pojawia się na nie potrzeba, więc to jest to, co tutaj doktor Kesze mówi, musimy się tego aspektu właśnie nauczyć, tego zrozumienia, że tym właśnie są wirusy i w ten sposób możemy też się nimi odżywiać. Później doktor Kesze mówił o raku ewolucyjnym, mówił, że jest on dlatego występuje, że jest to właśnie ta emocja, że nie chcemy tutaj być. I zadał też pytanie, jaki jest tutaj cel naszego życia fizycznego. W zasadzie tam było na chwilę troszkę zmiana tematu i doktor Kesze mówił też o prorokach, którzy na przestrzeni lat przekazywali właśnie tę wiedzę w różnej formie. Było tutaj nawiązanie do Chrystusa, do tego procesu zmartwychwstania, co my w technologii, można powiedzieć, GANS-u przekładamy to na to, co widzimy przy właśnie GANS-ach, transferze energii tych GANS-ów. Było też wskazanie tutaj na doktor Kesze odniósł się do pudełka, do boksu, do produkcji CO2, czyli właśnie to zrozumienie tworzenia warunków do transferu energii i manifestacja fizyczności, chociażby tego GANS-u, który produkuje nam się w tym boksie CO2. Poprzez te elementy tłumaczymy sobie ten proces, w zasadzie obserwujemy ten sam proces, który był procesem właśnie zmartwychwstania. Więc w różny sposób, przez różne przykłady, można powiedzieć, też ci prorocy nauczali na przestrzeni różnych lat, a tu widzimy, że jak doktor Kesze powiedział, jest to w zasadzie koniec teologii, czy koniec też takiego dualnego zrozumienia, jak zawsze było mówione. To jest, ta technologia jest miejscem, gdzie dusza spotyka się z nauką człowieka, z wiedzą człowieka, więc jest to punkt wspólny i nieodłączny, zrozumienie jednego i drugiego. Później mieliśmy informację też o tym, że poszukiwacze wiedzy NASA puszcza różnego rodzaju filmy ukazujące to, co nazywamy UFO, doktor Kesze tłumaczy to jako właśnie zwiększoną się aktywność na rzecz tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli tej
tego, co się dzieje, tej fali zrozumienia, która wkracza na przestrzeni całego wszechświata i ta aktywność też gdzieś wokół naszej planety staje się trochę bardziej wzmożona. I jak tutaj dr Kesze mówi, przez te wszystkie lata uczyliśmy się wszystkiego, mamy wszystkie składniki, pora zakasać rękawy, wziąć się do gotowania. Jeśli chodzi o przepis, składniki, jakie gansy, my jesteśmy jednym wielkim workiem z gansów, mamy tą całą wiedzę, którą pakujemy sobie do głowy co czwartek, co niedziela, a także myślę, że w każdej wolnej chwili, którą chcemy na to poświęcić, i zachodzi pytanie, co teraz, czy potrzebujemy tych wszystkich narzędzi, czy potrzebujemy po prostu zrozumienia głębszego, żeby zajrzeć do samego siebie i odkryć te wszystkie elementy, a skupić się przede wszystkim, myślę, na tym transferze energii, na tych aspektach niefizycznych oraz ich zgłębianiu. I tutaj też cofnę się do jednego zdania, które było powiedziane. Około 2 godzin 55 tam zaczęło też się rysowanie tej całej spirali. Polecam każdemu cofnięcie się do tego fragmentu, bo ciężko jest, myślę, z perspektywy kogoś, kto nie rozumie języka angielskiego, czytać i oglądać, co jest rysowane w tym samym czasie. Tam kryje się dużo, dużo więcej zrozumienia niż tego, co tutaj tylko gdzieś tam liznąłem z powierzchni tego, ale mniej więcej w tym momencie, zanim dr Kesze to rysował, powiedział, że to miejsce, gdzie czujesz, to, gdzie czujesz, jest punktem odniesienia, więc mamy tutaj tą część warsztatu naszpikowaną, można powiedzieć, tym zrozumieniem, przede wszystkim z punktu widzenia emocji człowieka. Dr Kesze też mówił o tym stanie, gdzie zbliżając sobie duszę jedną do drugiej, czy wchodząc w ten warunek, gdzie to dusza właśnie obejmuje fizyczność, że na tym poziomie nie ma emocji, że możemy się komunikować ze społecznością uniwersalną, czyli widzimy pewnego rodzaju harmonię. Ciekawe też jest to, że ostatnio dr Kesze przedstawia funkcjonowanie fundacji, sposób na to, duszę fundacji przedstawia jako właśnie kolektyw dwóch dusz, czyli właśnie Eli i Wang Lin, która z kolei jest w Chinach, dwie osoby, i ta interakcja między jedną a drugą daje właśnie to pełniejsze zrozumienie i tą moc kreacji w tym etosie, w którym tutaj się poruszamy w fundacji. I tak jak dr Kesze mówi na koniec, tutaj korona, w przypadku korony albo walka po staremu na pięści z tym samym zrozumieniem, albo elewujemy duszę, wznosimy ją do wyższego poziomu. W zasadzie na sam koniec jeszcze tylko ze swojej strony też chciałbym dodać to, co tutaj dr Kesze podkreślał, czyli to, co te elementy, które widzieliśmy na warsztacie, które były tłumaczone na warsztacie, te procesy, te wszystkie rysunki, diagramy, to, co było tłumaczone, to widzimy, że znajduje odzwierciedlenie też w produktach, które fundacja na tą chwilę wypuszcza w odpowiedniej kolejności, też zgodnie z tym, co tutaj mamy mówione, co mamy nauczanie, z tym zrozumieniem. Też tutaj rysował wiatrak tworzący odpowiednie środowisko, kombinezon pozwalający właśnie na tą konwersję wirusa. Oczywiście są to pomysły też i propozycje czegoś, tak jak mówiłem w zeszłym warsztacie, że każdy z nas może się tym zainspirować i przełożyć to na swoje aplikacje, na swoje własne domowe rozwiązania, jak to robić, ale przede wszystkim ja myślę, że to jest też takie pokazanie palcem przez doktora Kesze, że to jest element warty skupienia, warty uwagi, a to, że jest fizyczność, wiadomo, ta fizyczność jest tylko potwierdzeniem dla nas, a ważne jest to, żeby zrozumieć, co tak naprawdę dzieje się za kulisami tego, co może nie widzimy ludzkim okiem, ale tego, co postrzegamy okiem duszy, czyli właśnie transferu energii, tworzenia tego, jakie środowisko tworzymy przy pomocy właśnie chociażby takich typu urządzeń, a nawet jeszcze idąc krok dalej, nie tylko takich urządzeń, ale najsilniejszego reaktora i urządzenia, jakie każdy z nas ma, czyli naszej własnej duszy, jak dr Kesze powiedział. My jesteśmy tym workiem z gansem, więc z różnymi gansami, przeróżnymi, jeśli nawet zagrywamy się w skład cząsteczek, jakie występują w naszym ciele, to jest duża mieszanka i tutaj mamy olbrzymie, myślę, pole do popisu pracy z tymi elementami swojego własnego gansu, przede wszystkim nad transferem pól, nad transferem energii, nad zrozumieniem tego aspektu wiedzy
na poziomie tym niefizycznym. Nie tylko teraz, nie tylko na przestrzeni ostatnich tygodni, ale myślę od zawsze lecimy dwutorowo i ta dualność zawsze pozostaje, a dążymy przede wszystkim do środka tej spirali, czyli do zrozumienia esencji naszej własnej duszy i dotarcia do kreatora. W zasadzie wszystko z mojej strony, jak ktoś ma ochotę coś dodać albo zapytać, to zapraszam. Dzięki Przemku. Ja chciałbym się zapytać o tą datę, bo nie zrozumiałem. 9 kwietnia 2021. Co ona miała przedstawiać? Nie dosłyszałem albo nie zrozumiałem czegoś. To była data 9, bo na poprzednich warsztatach tam był 21.03. Ja wiem, ale dzisiaj była 9 kwiecień, ale nie dosłyszałem, o co chodziło. A to nie był... Wiecie? Piątek, tak, wypadał? Początek w wielu religiach, w chrześcijaństwie i tak dalej, to nawiązanie do zmartwychwstania, do Wielkanocy, do tego też, co się celebruje w innych. A ty mówisz 21, czy tam był 20? Nie było, było 9 kwiecień, być może ja sobie dołożyłem tą datę, 21 rok. Nie, to 9 kwiecień, tylko to był. Okej, no to tak strzelam wtedy. No nic, wrócę i zobaczymy jeszcze. Nie wiem, czy są pytania jakieś jeszcze? No dobrze, jeśli nie ma pytań, ja też nic chyba nie dodam, bo trochę mi głowa już rozpiera. Muszę poszukać tej emocji. Tak więc skończymy na dzisiaj. To były 363 warsztaty poszukiwaczy wiedzy z 17 maja, niedzieli. Tak więc zapraszam na kolejne spotkanie w czwartek. Życzę wszystkim dobrej nocy i do usłyszenia. Nadszedł czas zmiany, przejścia do prawdziwego działania wszechświata. I nadszedł czas, aby zrozumieć, że używamy stanu materii, by osiągnąć poziom zrozumienia duszy człowieka. Teraz rozumiesz, być może, dlaczego Kreator wysłał swoich posłańców w imię tego, co miałeś. To oni przynoszą uszy, aby można było ich użyć, gdy nadejdzie czas Mesjasza. Mogę nauczyć duszę i przesłanie. Nie by się przeciwstawiać, ale poprzez ich zrozumienie, przez tych, którzy stali się Mesjaszami, aby dawać ze swoich dusz, aby ich elewować. Zadanie stało się łatwe. Szkoła jest tutaj i uczniowie są tutaj w oddaniu.
Wtedy nie będzie żadnej walki między tym, co nazywają muzułmanami, a chrześcijanami. Baranek i lew będą jeść i spać w tym samym gnieździe. Chrześcijanie i muzułmanie będą spać i modlić się w meczecie, w tym samym kościele, w imię ich dusz, nie w imię religii, które są używane do tworzenia tak wielu konfliktów. Dla korzyści tych, którzy byli hiperaktywnymi dziećmi. Nadszedł czas, czas zmian jest tutaj. I jak powiedziałem, moje życzenie jest moim rozkazem. Jeśli pragniesz ujrzeć pokój, droga pokoju jest wyłożona bardzo wyraźnie. To dusza świadomości zbiorowej. Poprzez dawanie stworzy tą pozycję zmiany. Nic innego. W duszy człowieka nie ma długopisu. Jestem pewien, że po wejściu do społeczności uniwersalnej nigdy nie zobaczysz niczego zapisanego, ale równowagę pól duszy egzystencji. Staraj się być na tyle pokornym, aby nie stać się aroganckim w mocy, którą zrozumiałeś i posiadłeś. Inaczej wpadniesz w tą samą ścieżkę kościoła i meczetu. To jest to, co obiecaliśmy i to właśnie dostarczyliśmy. Musimy zrozumieć działanie duszy i musimy zrozumieć, że dusza człowieka jest gwiazdą w kosmosie Wszechświata. Jeśli porównamy duszę człowieka i tak wielu nas, 7 miliardów w jednym zbiorze, Ziemia jest jak galaktyka z tak wieloma gwiazdami. Kiedy patrzymy w głąb Wszechświata, widzimy galaktyki z setkami milionów gwiazd. Podobnie jest z planetą Ziemią. Niesie 7 miliardów pięknych gwiazd, które są duszą człowieka. Niesie z sobą duszę tak wielu trylionów zwierząt, roślin i wszystkiego innego. Jeśli więc patrzą ci, którzy nie widzą fizyczności Ziemi, i jej zawartości, co widzą? Widzą galaktykę z wielką ilością pięknych, świecących świateł. Każda według swojej siły. Każda zgodnie ze swoją pozycją. Niemowlę ma piękną duszę, podobnie jak staruszek. Dla tych niefizycznych, którzy nie widzą fizycznego wymiaru tej planety, ale widzą siłę pola, jesteśmy gromadami gwiazd. Ludzka rasa, każda pojedyncza dusza, nikt z daleka nie widzi. To jest dusza rybaka, to jest dusza kosmologa, to jest dusza prezydenta. Wszystkie świecą bez względu na fizyczność. To jest magia. Oto co nowa nauka musi przynieść człowiekowi. Kiedy patrzymy przez naszą duszę, widzimy tylko gwiazdy w innych duszach. I to jest przełom, to jest zrozumienie. Na tym właśnie polegają te wszystkie nauki. Dojście do dojrzałości następnego poziomu, aby zrozumieć daleki kosmos. Wszechświat jest ostrygą dla tych dusz, które służą. Wtedy człowiek jest gotowy do wejścia w kosmos. Wtedy człowiek jest gotowy, aby stać się częścią uniwersalnej społeczności, która została obiecana. Nigdy nie obiecywałem wam nieba. Zawsze obiecywałem wam elewację człowieka, aby przyłączył się do rodziny. A teraz macie klucz.
To wy musicie otworzyć drzwi, aby zrozumieć, że mogę elewować duszę tych ludzi lub milionów innych dusz, że fizyczne życie na tej planecie zmieni się. Wtedy jestem godny bycia częścią społeczności uniwersalnej, by być, aby służyć, aby się rozwijać, by być tam, aby być częścią, że w cyklu życia Wszechświata staje się w byciu częścią, staje się częścią totalności. Kiedy człowiek osiągnie ten punkt, pojawi się nowy wymiar w sile duszy człowieka, który jest poza wyobrażeniem zrozumienia życia fizycznego. To jest brama do otwarcia nowego życia w nowym wymiarze, co jest poza wyobrażeniem tego, co mogliście nazwać nowym początkiem, nowym cyklem, gdzie ten cykl niesie ze sobą źródło stworzenia życia we Wszechświecie i Unikosie. To jest elewacja duszy, aby służyć. Stała się kluczem. Nie tron życia fizycznego. Czas jest odpowiedni. Nadszedł czas, aby człowiek przeszedł przez ten proces.